Dwójka. Mikrofon proszę. Zaczynamy. Losy w tempie, wersja koncertowa. Proszę. To jest szkoła, która ma swoją atmosferę, która kształtuje, myślę, takie poczucie przyjaźni, które funkcjonuje między dziećmi i między nauczycielami. Mistrzowie są do dyspozycji i pracują z uczniami. Dobrze jest na stolicy. Trochę wyżej idę, a najlepiej jest za wysoko nastawić niedużo i naciągnąć strunę, bo wtedy, wtedy ci nie opada to. Tak, obserwuję lewą rękę i widzę, że niektóre dźwięki wibrujesz, niektórych nie wibrujesz. Nie ma jakichś konsekwencji w tym. Spróbuj na początku nie wibrować. Ukazujesz temat obiektywnie. Ale jeden razy... Minus jeden. Dźwięk staje się coraz bardziej agresywny. To nie jest to, nie jest to. Zagraj go troszeczkę ciszej, a postaraj się, żeby on był bardziej głęboki. Lepiej tak. I na razie zostaw rytm. Dostajemy ucznia po szóstej klasie szkoły podstawowej, przychodzi do nas, tutaj może rozpocząć swój rozwój. My obserwujemy też taki moment i dobry, czasami jakieś osłabienie tego rozwoju na początku. Ustawienie początkowe takie i aparatu gry, i sposobu myślenia muzycznego, technicznego, kontrola, te wszystkie elementy, to tego trzeba nauczyć za młodu. Wychodzą dzieci, wychodzą od nas właściwie już dorośli ludzie, którzy są po maturze i właściwie z punktu widzenia instrumentalnego to jest najważniejszy czas rozwoju. Kwestia dojrzewania, chłonności, ciekawości świata i po prostu kształtowania dojrzałości własnej. Według mnie jest to najważniejszy czas i jeśli ten czas się dobrze wykorzysta, to procentuje w przyszłości. To jest sama przyjemność pracować w takiej szkole i z taką młodzieżą, która jest ambitna, życzliwa sobie, bardzo pracowita, ukierunkowana, wie czego chce i bardzo przyjemnie z nimi jest pracować. Także naprawdę myślę, że to jest taka korzyść obopólna. My ich uczymy, ale oni też uczą nas. Uczą nas szacunku do ich pracy, uczą nas podziwiania ich talentu i umiejętności kształtowania tego talentu, ale oni też zyskują, mam nadzieję. Wszystkie marzenia i ambicje, jakie miałem, spełniły się w tej szkole, więc cieszę się bardzo, że tutaj trafiłem. Tutaj przez to, że jest mało uczniów, około 300, znamy się wszyscy tak naprawdę. I to jest super, że tworzymy taką jedną wielką rodzinę. Stworzyliśmy film też, w którym pokazujemy, jak ta szkoła wygląda, jak się w niej bawimy i pokazujemy to drugie oblicze właśnie, to pogodniejsze oblicze muzyka.
Myślę, że im bardziej świadomy i obyty w kulturze i z szeroką wiedzą wieloprzedmiotową, muzyk jest lepszym muzykiem niż ten, który tylko specjalizuje się w jednej swojej dziedzinie. Dlatego dbamy o to, żeby przedmioty ogólnokształcące też były na wysokim poziomie. Paweł, wyrzucaj to okrągłe, jest stale obecna, tak jak wyrzucamy to, że jest nieodłącznym składnikiem. Dziewczyny! Ta szkoła w ten sposób jest wyjątkowa, że ona łączy te dwie szkoły, właśnie szkołę popołudniową muzyczną i szkołę ogólnokształcącą, która jest zwykle przedpołudniowa. Zdarzało się tak, że ktoś na przykład w ogóle rezygnował z muzyki i szedł w całkiem innym kierunku, na przykład na medycynę albo prawo. Zdarzyły się takie przypadki. Oczywiście też po samym gimnazjum niektórzy rezygnują po prostu z tej szkoły i wybierają inne szkoły o innych profilach, no i się rozwijają w innych kierunkach, więc ta szkoła absolutnie nie zamyka ludzi w żaden sposób. Możemy sobie wybrać w liceum rozszerzenia i rozwijamy się w tym kierunku, w którym chcemy, a oprócz tego cały czas gramy i uczymy się. Zatem na przykład matematyka i kształcenie słuchu mają w sumie trochę do siebie, bo jednak... No właśnie. No właśnie. A gdy ktoś chce zostać muzykiem, no to wszystko jest tutaj na dobrej drodze, ponieważ myślę, że można tak zrobić, żeby przywiązać główną wagę do jednak do ćwiczenia. Teraz więcej. I teraz. Jeszcze raz z tego miejsca. Są zupełnie inne czasy niż te, w których ja się uczyłem, bo jednak wtedy w pewnym sensie byliśmy skazani na kontynuację nauki w szkole wyższej muzycznej, no bo nie byliśmy konkurencyjni na rynku szkolnym ówczesnym. Natomiast teraz troszeczkę się to zmieniło. Są wystandaryzowane matury, wystandaryzowane egzaminy gimnazjalne, więc ci nasi młodzi spokojnie mogą kontynuować naukę na innych uczelniach. Teraz uwaga! Ani pół tonu nie spadliśmy. Chór w naszej szkole jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, którzy nie uczęszczają na orkiestrę szkolną. Wypracowaliśmy z młodzieżą wspólny system pracy w chórze, a to przekłada się na liczne projekty, które robimy z tym chórem. Między innymi msza Widłaka, która jest bardzo wymagająca, bo już wykracza poza taką zwykłą tonalność, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Ja uwielbiam pracę z młodzieżą. Młodzież daje mi wiele energii, staram się im dawać wiele energii. Jest to wielka dla mnie satysfakcja i nie zamieniłbym na pewno na innych. To drugie wejście, czyli po powtórce, proszę najpierw zagrać to też, co najmniej mezochodę, dobrze? Starca szybki. Ja pa 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 pa. Ja ta 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 ta. Nie śpiesz. Raz, dwa, trzy. Dokładnie tak. Młody człowiek jest bardzo zajęty. Przychodzi od 8 rano, ma zajęcia ogólnokształcące razem z muzycznymi grupowymi, a później po południu ma pozostałe zajęcia indywidualne albo zbiorowe, chór, orkiestrę. Tak naprawdę spędza od 8 do 8 12 godzin w tej szkole. I nagle myślę, że też z przyjemnością przychodzą tutaj młodzi ludzie, dlatego że bardzo często pozostają w szkole po swoich zajęciach, jeszcze przesiadując w różnych miłych miejscach i rozmawiając, grając na instrumentach, na korytarzach, także lubią tu po prostu być. Między kopami. Jak będzie nam się chciało i będzie pogoda, to pójdziemy może na Halę Miesięcową do stroniska.
tutaj można ewentualnie... Chodzi tutaj o to, żeby przede wszystkim młodzieży pokazać, że Tatry są w tej chwili zadeptane, zaśmiecone i że właśnie w tej młodzieży naszej tkwi taka przyszłość, że jeżeli oni nauczą się szacunku pielęgnacji gór, to mamy szansę na uratowanie przyrody. Jesteśmy jedną z najstarszych szkół działających w Krakowie. 70 lat to jest świetna okazja, żeby zorganizować spotkania absolwentów, żeby zainteresować młodzież historią, tak długą historią szkoły. W związku z tym przewidzieliśmy wiele uroczystości. Jest sesja naukowa, spotkania, koncerty, spotkania z absolwentami, zjazd absolwentów. Pierwszy dzień w liceum muzycznym był niesamowitym szokiem i zaskoczeniem, bo uczniowie nie chodzili w fartuszkach, gdzieniegdzie na korytarzach grała muzyka wykonywana przez okolicznych przechodniów, uczniów oczywiście. W klasach tak samo. Generalnie panował niesamowity luz i to było dla mnie wielkim szokiem na początku. Dla mnie liceum muzyczne było świetną szkołą. Tu zawiązaliśmy nasze przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Na pewno nie byłoby kroku, gdyby nie było liceum, bo nie poznalibyśmy się. Dziesięć lat to jest bardzo długa historia, która dała szkole wspaniałych absolwentów. Krzysztof Meyer, kompozytor, który zgodził się napisać utwór specjalnie na nasz jubileusz. Wielu pianistów. W ostatnim konkursie chopinowskim dwóch, Krzysztof Książek i Szymon Nering, to są nasi absolwenci, którzy ukończyli i potem kontynuowali naukę już na Akademii. To jest mój wychowanek, który zaczął mnie naukę, kiedy ja jeszcze pracowałam w szkole muzycznej w Hucie, a potem tutaj w liceum muzycznym do końca. Trudno zaprzeczyć, że miałam zasadniczy wpływ na jego, na kształtowanie się jego osobowości muzycznej, osobowości artystycznej. No i mam nadzieję też jako człowieka, bo jest wspaniałym młodym człowiekiem. O każdym następnym dźwięku, o tym jak teraz gram, jak to połączyć z tym co będzie, jak to brzmiało przed chwilą, żeby to wszystko do siebie pasowało. Czujesz, że jednak występujesz wtedy dla kogoś? Czy jakby cały czas gdzieś tam z tyłu głowy widnieje ta myśl, że ktoś cię cały czas obserwuje? Nie myśleć, że ktoś mnie obserwuje. Staram się myśleć o tym, że ktoś mi coś dał przychodząc tutaj i staram się nawiązać jakiś taki kontakt. Stworzyć takie sprzężenie zwrotne, że ja tym coś ludziom daję, oni też mi dają, oni mi dają swoje emocje. Jak gram, to ja odczuwam, czy sala siedzi i przysypia, czy się nudzą, czy im się podoba. Jeżeli im się podoba, to mnie to motywuje, mi to pomaga grać coraz lepiej. Thank you.
naprawdę to była niezwykła szkoła. Niezwykła szkoła z paru powodów. Po pierwsze, był bardzo wysoki poziom zarówno nauczania, to znaczy tego, cośmy się uczyli, co nam wykładano, jak i również kadra pedagogiczna. To była ta inteligencja jeszcze przedwojenna o niezwykłym obyciu, o kulturze osobistej. Oni wszyscy znali, nasi pedagodzy, języki obce. A przy tym wszystkim, trzeba powiedzieć, bardzo zwracali właśnie na to uwagę, jak my, młodzież, się zachowujemy. Myśmy jednak mieli te warunki nauczania dosyć takie spartańskie, nie było szatni, klasy były mniejsze niż teraz, te mury były inaczej podzielone, instrumenty były dosyć zdezelowane, ale nam to zupełnie nie przeszkadzało. Myśmy właściwie byli bardzo zadowoleni z tego, że jesteśmy tutaj. Ja wiem, jubileusz, jak mówię, to się zawsze jakieś laurki wypowiada, ale w moim przypadku to nie jest żadna laurka. To jest naprawdę wielki sentyment i wiele serca, które mam do tych murów. Uczniem liceum muzycznego, którą to szkołę bardzo, bardzo, bardzo miło, ciepło wspominam jako wyjątkowe miejsce, które swoją opieką otaczało wszystkich tych, którzy chcieli sięgnąć do tych najważniejszych, najgłębszych pokładów muzyki. I znowu przychodzi taki moment, że spotykam się z młodymi ludźmi z tego liceum, już tym razem w sposób poważny na estradzie koncertowej. Ja miałem jakby do wyboru, nawet ojciec mi sugerował, bo starszy brat już 2 lata wcześniej poszedł do tego liceum i ojciec mi mówi: Jacuś, czy nie wystarczy w rodzinie, ja muzyk, Andrzej muzyk. Mówi, są takie piękne zawody, bardzo intratne, jak na przykład prawnik, adwokat albo lekarz. I tak mi sugerował, ja mówię, tato, ale ja wolę grać. No i w ten sposób ja też tam poszedłem do tego liceum, więc nawet gdyby coś tam nie tak, to mnie nie wypada narzekać, bo ja sobie sam wybrałem ten kierunek. Występowaliśmy nie tylko w liceum, ale również już na scenach studenckich, albo nawet w hali Wisły. No to było takie nasze hobby, bo jednak za uprawianie muzyki rozrywkowej to groziło wyrzucenie ze studiów w każdym razie. W liceum jeszcze jakoś to można było, powiedzmy, jako hobby się przemycić z tym. Trzeba przyznać, że byliśmy dobrymi uczniami, dlatego przymykano oko na to władze nasze, na to nasze takie muzykowanie poza klasyką. Chcemy te życzenia przesłać dla naszego ukochanego liceum, czyli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina, na ręce pani dyrektor, na ręce szanownego grona pedagogicznego i wspaniałych kolegów, cudownych absolwentów. To się pokocha, światarny zawirował, bo to się pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, nie wszyscy ludzie wierzą, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. W tej szkole grono około 150-osobowe składa się z ponad 60 absolwentów tej szkoły. Wydaje mi się, że jest taka więź między młodzieżą a kadrą nauczającą, jakiej nie ma w żadnej innej szkole. Jak ktoś w ogóle lubi pracę nauczycielską, to w ogóle ta praca daje satysfakcję, a u nas w szczególności, bo my mamy zajęcia indywidualne i my się z naszymi wychowankami stapiamy, niemal stanowimy rodzinę i to nie są żadne frazesy, tak po prostu jest. Jako nauczyciel widzę, że najważniejsze w takich kontaktach jest
z młodymi ludźmi, żeby oni czuli nasze wsparcie, żeby wiedzieli, że chcą, my im służymy naszym doświadczeniem i że cieszymy się również z ich sukcesów. Ciągnął sanie góralskie kolizji.